Cześć, mamy dzisiaj piątek 28 czerwca 2024 roku. Prawie od tygodnia grzyby nie rosną. Byłem sprawdzić dwa razy w tym tygodniu w lesie, ale niestety nic nie znalazłem, więc no, nie nagrywałem żadnych filmów. Postanowiłem wybrać się znowu dzisiaj. Może w końcu uda się coś znaleźć. Życzę mi szczęścia. Chodzę po lesie, prawdziwków niestety nie ma, ale trafiłem na taką fajną, dużą kanię. Zobaczcie. Trochę już obgryziona przez ślimaki, ale prezentuje się nieźle. Może będzie jeszcze więcej, zobaczymy. Znalazłem drugiego grzybka dzisiejszego dnia, zobaczmy na niego. Jest to borowik usiatkowany. O, ślimak w nim siedzi i chyba też będzie robaczywy niestety, że w dalszym ciągu kiepsko. Znalazłem chyba kolejnego borowika usiatkowanego, zobaczmy na niego. Tak, zgadza się, borowik usiatkowany. Ciekawe w jakim jest stanie. Może nie będzie bardzo robaczywy, zobaczymy. Ku mojemu zdziwieniu trafiłem dość dużego borowika szlachetnego. Zobaczmy na niego jak wygląda. Niestety mocno obgryziony przez ślimaka. No ale może będzie zdrowy. Już tutaj główka się odrywa. O, ślimak siedzi. No cóż, zobaczymy co z niego będzie. Trafiłem na kolejnego grzyba, dla odmiany jest to borowik ceglastopory. Już też trochę obgryziony przez ślimaka. Ale przynajmniej on może będzie zdrowy, zobaczymy. Chyba znalazłem kolejnego borowika. Ale niestety rośnie w mrowisku. O, udało się go wyciągnąć. I wygląda całkiem nieźle. Mrówki może go uratowały przed ślimakami. Znalazłem kolejne borowiki, tym razem ceglastoporę. Wyglądają całkiem, no przynajmniej ten wygląda nieźle. Ten już jest zjedzony przez ślimaka trochę i są jeszcze resztki jednego. Jest jeszcze kolejny borowik. Dużo ich nie ma jak na razie dzisiaj. Całkiem ładny. Niespodziewanie trafiłem chyba na koźlarza. Zobaczmy na tego grzybka. Tak jest, niestety obżarty przez ślimaka, ale może pójdę zobaczyć na miejsce, w którym rosną te grzyby, może i będzie coś więcej. Kończę na dzisiaj grzybobranie. Jak widać w wiaderku szału nie ma, no ale coś znalazłem, więc jest nadzieja na przyszłość. Wczoraj trochę popadało, na dzisiaj też zapowiadają deszcz, burze. Więc może będzie coraz lepiej i będzie rosło więcej grzybków. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, dajcie suba. Do następnego razu, cześć.